Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole... Gdzie on jest? Halo? ZSW! Tak jest, czyli nowy system transportowy marki SW. Zapraszamy! Witamy. Witamy, to jest jeden z naszych ostatnich zakupów tak naprawdę na nasze potrzeby. Odnośnie systemu SW były już osobne materiały, więc zachęcamy do zapoznania się z nimi, żebyście wiedzieli w ogóle o co chodzi. Ale pojedynczy, a to już jest sama nowość. Tak jest. Tu chcieliśmy Wam pokazać nowy system pięcioelementowy. Mamy wózek. Wózek przychodzi zapakowany w standardzie po prostu w szarym kartoniku. Mamy boxa, mamy 3 S-boxy. To jest pięcioelementowy system i myślę, że teraz porozmawiamy sobie o każdym z tych elementów z osobna. Zapraszam. Zaczniemy od Rolit, czyli od wózka. Tak jak mówiłem, to było zapakowane w szary karton oraz dodatkowo w folię. My już żeśmy się tego pozbyli. Co my tutaj mamy? Tak naprawdę jest to, powiedzmy, coś, o czym możemy powiedzieć, że jest to standardowy wózek transportowy. Ale ja sobie muszę zasiądę. Ale on taki standardowy do końca nie jest. Po pierwsze, nie jest ciężki. 6,5 kg. Więc no to już jest naprawdę spoko waga. Składa się oczywiście tak, jak gdzieś tam potrzebujemy, w zależności od tego, o. Jak mamy, czy mogę Ci poprosić o przytrzymanie? Aju! W formie w pełni złożonej, moi drodzy, mamy, no ciężko to będzie zmierzyć, mierzymy na oko, nieco ponad 7 cm, tak naprawdę. Pan Bóg przekazał mierzenie na oko, po to dał oczy. Żeby mierzyć na oko. I tutaj mamy tam 78 cm i 3 mm powiedzmy, więc nie jest duży. W tą stronę mamy 48 i 4, więc to tak naprawdę wejdzie nam do każdej osobówki. Zaczniemy od tego, że tak, płyta montażowa. Amelinowa. Ale gruba, porządna. To nie jest jakiś tam... byle co z marketu, tylko to jest naprawdę już fajna płyta. Dwa koła bez wspólnej osi, będące jakby same w sobie, działające osobno, z gumowym bieżnikiem. Tak? One mają po prostu oponę, reszta to bieżnik zielone. Bieżnik letni, nie zimowy. To zielone to jest tworzywo. Konstrukcja wykonana z amelinium i z tworzywa, poskręcana na ampulę. Tak na dobrą sprawę. W zestawie mamy gumę, którą możemy używać do przypinania. Tu jest przycisk do rozkładania rączki i teraz prowadzący straci głowę, ale przy pełnym rozłożeniu, moi drodzy, mamy 106,5 cm. Więc jest już kawałek. W zestawie oprócz tego otrzymujemy blachę. Blachę do przypięcia elementu, do którego zaraz sobie dojdziemy. Także to Wam pewnie pokażemy, jak to wygląda. Mamy również przypięte na trytkę dwa tworzywowe konektory w kolorze SW, w kolorze zielonym. Do tego są śrubeczki, do tego są wszystkie inne historie. Czy jak Jacek rozpakowuje, to ja taką ciekawostkę powiem, że załadowany wózek maksymalnie obciążenie to jest 125 kg, a po wciąganiu na schodach to jest maksymalnie 50. Wiadomo, że to życie zweryfikuje. Tak. Tu mamy specjalne wtłoczenia na to, żebyśmy mogli to zamontować, więc my sobie teraz to założymy, przykręcimy i wrócimy do Was za chwilę. Ok, stopki przykręcone. Mamy tutaj 4 podkładki, 4 śrubki w zestawie. Stopki są. Możemy działać. Czyli wózek jest gotowy do pracy. Jaki jest kolejny element? Skrzynia. Skrzynia. Teraz, żebyśmy doszli do skrzyni, musimy się... Thank you.
Tego się pozbędziemy. Mamy naszą skrzynię. Kolejny element, storyt, jest niczym więcej, jak tylko i wyłącznie skrzynką transportową, którą możemy używać tak naprawdę do transportu tego, co mamy. W środku mamy dwa elementy oraz... O, kleje nie pożałowali. No nie, nie. Tego się trzeba będzie pozbyć za chwileczkę. W środku mamy tak naprawdę instrukcję obsługi. W środku mamy kawałek jakiejś pianki, którą myśmy już wcześniej wywalili i ona na pewno nie była w ten sposób. Mamy cztery wkręty i na te wkręty musimy przykręcić te zielone elementy, które znajdują się tutaj. Jak widzicie, całość jest podzielona na trzy części, natomiast są to w pełni wyciągalne przekładki. To co? My sobie przykręcimy... Zestaw warsztatowy i zestaw dziecięcy, czyli jabłuszka do zjeżdżania zimą. To jest jakby kolejny raz potwierdza teorię, że mężczyźni nigdy nie dorastają, tylko się ceny zabawek zmieniają. I ilość. I ilość, tak. Dobrze, mamy przykręcone już. Mam taki trochę zestaw do it yourself. Jeśli chodzi o dno, to myślę, że będziecie to widzieć. Na dnie jest miejsce, standardowa wytłoczka, jak ja to mówię, standardowe Lego SB, czyli po prostu cały ten system, który jest we wszystkich innych skrzynkach, który pozwala nam na montaż tam, znaczy bezpieczne przewożenie po prostu pudełek. I teraz z naszymi wkrętami, kołkami, innymi historiami. Teraz zrobimy tak, weźmiemy sobie, ściągniemy tą gumę, założymy sobie naszego boksa. Nie pasuje. Ty sobie wyobrażasz? Tyle pieniędzy nie działa. Panie, i co my teraz zrobimy? Weźmiemy metalową wkładkę. Pewnie tak. Weźmiemy metalową wkładkę i teraz tak, to musi być zrobione w ten sposób. Jeśli chodzi o naszą wkładkę, to pierwszą rzeczą, o której musicie wiedzieć, jest to, że najważniejsze jest, żeby trafić pomiędzy te nóżki, tak? Bo one nam muszą spozycjonować. A mimo wszystko mamy delikatną różnicę. Nie? Druga rzecz jest taka, że tutaj mamy taką bardzo fajną instrukcję obsługi na tym naszym przyrządzie, powiedzmy, czyli na tej naszej zapince. No i teraz nie wepnę. Teraz jak machnąłeś w tą stronę, to proszę cię, żebyś zapiął. Okej. Okay. I mamy nasz boks przypięty. A co to oznacza? Że lata dalej. Ale w trakcie transportu nam po prostu nie ucieknie. Czy możemy to w jakikolwiek inny sposób zamontować od dołu? Emilu? Jak tu, moi drodzy, widzicie, jest trzy miejsca na śruby, powinna być wkładka i blokada tutaj obrotowa. Tak, natomiast na chwilę obecną to, co otrzymaliśmy w zestawie w trakcie zakupów, wygląda w ten sposób. Dlatego dostałeś sznurek. Nie powinien się nam po prostu przesunąć. Góra jest przystosowana do naszych walizek, więc mamy naszą walizkę. Trzy walizki przychodzą z takimi nakładkami, których w końcu będziemy mogli się pozbyć. I ta walizka nam idealnie pasuje. Oczywiście ma lekki luz przód tył, co ma swoje pewne zalety, ale to też rozwiązuje odpowiedź na pytanie, do czego służą te uchwyty tutaj. To jest miejsce, w którym spoczywa nasza walizka. Kładziemy jedną walizkę, rozpakowujemy w końcu następną walizkę, zakładamy, mamy dźwignię, blokady, zabezpieczamy i już te skrzynki są spięte ze sobą. Tego we wcześniejszych wersjach, moi drodzy,
nie było, ale teraz tak, pozbędziemy się wózka. Moi drodzy, to jest standardowy S-Box. Ten, którego znacie, którego kochacie od lat, ten jak widzicie jest już używany, jest to jeden z naszych w sumie... Pierwszych S-Boxów, które mieliśmy u siebie. W tej chwili jest opróżniony. Dwa zapięcia. Tu wszystko to, co znacie. Tu nie ma nic nowego. Jeśli ktoś nie zna, odsyłamy do filmu dedykowanego na ten temat. Zamykamy. I teraz mamy, co mamy? Mamy kolejną skrzynkę z naszej kolekcji. To jest S-Box Mini. Czyli ta najmniejsza wersja, jak widzicie, różnica w zapięciach, różnica w wielkości. Ale na dzień dzisiejszy na rynku mamy skrzynkę trzecią, czyli S-Box określany jako Organize It, czyli ten, który był właśnie w ilości trzech sztuk dostępny w naszym zestawie. I jak widzicie, on jest mniejszy niż ten nasz S-Box standardowy, natomiast jest większy niż S-Box Mini. W tym momencie mamy pełną choinkę. Teraz skupimy się troszeczkę bardziej na nowym, żebyście wiedzieli, o co chodzi. On jest mniejszy. Liczymy go... Pośredni. Pośredni, tak. Liczymy go w kratkach, powiedzmy. Tutaj mamy zapięcia dwuskładowe, jak widzicie, czyli przełamywane, tworzywowe. U góry standardowo pianka, na dole standardowo Lego. Organizer, który my nazywamy radośnie Lego. W najwęższym punkcie, moi drodzy, mamy 2, 4, 6, 7. W szerszym mamy 8, jeśli chodzi o ten kierunek. Natomiast w drugą stronę mamy 2, 4, 6, 8, 10. Czyli już tutaj relatywnie sporo nam tych naszych standardowych boksików z wkrętami czy z innymi historiami. Wejdzie oczywiście pianka u góry. Uszczelka dookoła, jak zawsze. Tak, uszczelka dookoła. Otwierane. Nie do końca. Nie jest to 90 stopni, ale jest otwierany w ten sposób. Te zapięcia wyglądają nieco inaczej. Na dole mamy dźwignię do spinania, której we wcześniejszych nie było, aczkolwiek system spinania, tu Emil próbuje się, że tak powiem, doczurać z tą skrzynką, jest dokładnie podobne, ale podobny, inne. Tak, ale jednak troszeczkę inny. Kolejną rzeczą, która jest, i to jest bardzo ważna uwaga, jak możesz, rozetnij go i pokaż. W momencie, w którym mieliśmy naszą skrzynkę, jej nie spięliśmy, złapaliśmy ją za rączkę i podnieśliśmy, klapa idzie do góry, wszystko co mamy wewnątrz się nam rozsypuje. W tym systemie rączka dzielona na dwie części, co oznacza, że nawet jak nie zepniemy, a złapiemy, to nie powinno się nam to wszystko rozsypać. Więc pierwsza różnica podstawowa. Znaczy, ja wiem, że to jest kosmetyka, bo jak dbacie, to będziecie o tym pamiętać, żeby jednak mimo wszystko do transportu spinać, ale są tacy, którym może się to zdarzyć, w tym wypadku nie ma prawa się to wydarzyć. U góry pozycjoner czarny, którego we wcześniejszych wersjach nie było, oraz zupełnie inne wykonanie. W tym miejscu zupełnie inne wykonanie na dole. Po pierwsze, poprawia to stabilność naszej skrzynki przy staniu. Po drugie, tu też nie było najgorzej, więc nie oszukujmy się. Ale tu mamy również wystający pozycjoner. I teraz odepnę sobie. Pokażemy wam, jak to wygląda w praktyce. Kilka kilo z brzucha. Tak, ten nasz pozycjoner wkładamy tutaj, w to nasze gniazdo. Może inaczej, żeby to było lepiej widać. Ciach. Składamy jedną z drugą, przekładamy i w tym momencie one nie mają prawa nam się ruszyć. Stają się w końcu czymś, czego do tej pory SW nie miało, czyli stają się skrzynkami systemowymi. Oczywiście możecie to załadować w ten sposób, tak dużą ilością wkrętów i
wstawić tutaj tak dużą wagę, że przeniesienie z pięciu, trzech takich skrzynek stanie się niemal niemożliwe, ale jednak mimo wszystko do transportu jest to całkiem fajna opcja. Poza tym w zawiasach nic się nie zmieniło, zawiasy z wkładem metalowym, tak jak było do tej pory. Zabezpieczenie na kłódkę te same. Tak jest. Skrzynki oczywiście wykonane w taki sposób, że tutaj śmiało można na nich siadać, stawać i wykorzystywać do wszystkich innych rzeczy. Dobra, zmieniamy kadr, podpinamy trzech naszych pacjentów do naszego wózka. Dobrze, czyli co mamy? Mamy rolit, mamy storyt i mamy organize it, czyli ostatni z elementów. Umieszczamy i w całości wygląda to w ten sposób. Spoko. Rozwiązanie naprawdę fajne. Czas, myślę, na podsumowanie. To co, jak każde przykazanie przechodzimy do podsumowania? Tak jest, mamy pięć elementów, mamy tak naprawdę trzy rodzaje, tak? Rolit, czyli wózek, storyt, czyli nasza skrzynia, tak ją nazwijmy po prostu, transportowa, i organize it, czyli nowy organizer. O czym należałoby powiedzieć? Wady i zalety tak naprawdę tego rozwiązania. Czy ogólnie, jak na SW, bardzo fajne rozwiązanie. Jedyny mankament mam tylko do zaczepu storyta. Tak jest. Niestety, ale no ten zaczep z blachy jest ok. On się wam jak najbardziej sprawdzi. Przy schodach, przy różnych innych historiach da to radę. Ale mimo wszystko fajnie by było, żeby było jeszcze coś mocujące, dodatkowo montujące. Czy od dołu, to zapatrzyliśmy oryginalne te mocowania, bo nie ukrywajmy, nawet na schodach w ciąganiu, czy w załadowanych skrzyniach może to być no mało bezpieczne. Będzie to pracować, na pewno. To ty znalazłeś taką wadę. Ja znalazłem inną. Mi nie do końca odpowiada to, że nie pasuje to do starych systemów skrzynkowych. To jest już inna wada, tak? No tylko rozmawiamy na razie o tym systemie. Tak jest. Szkoda, że nie możemy podpiąć żadnych starych skrzynek, które mamy, i musimy mieć konkretnie te, żeby nam to działało tak, jak powinno. Generalnie rozwiązanie fajne. Jakość SW, sam system, myślę, że znacie, mam nadzieję, że znacie, my go używamy od dłuższego czasu. Ja bardzo lubię ten system, jestem jego fanem, uważam, że rozwiązania są naprawdę spoko. Czy ogólnie SW wyprzedza większość producentów, bo tak, sam system zabezpieczenia, czy nawet od otwartych opakowań z wkrętami wożących, nie ma prawa się nic nie przesunąć. Druga sprawa, pamiętajmy, że każde opakowanie SW po wkrętach, po umyciu możemy w nich przewozić żywność. Tak jest, więc naprawdę ma ten system masę zalet. My z niego korzystamy, bardzo go lubimy. Jest to nowy system skrzynkowy, inny system skrzynkowy niż wszystkie, zupełnie inne rozwiązania, ale też producent jest inny i wyznaczający pewne trendy. Jak to się przyjmie, zobaczymy z czasem. Pamiętajcie, że było już coś takiego jak S-boxy w systemie Thanosa, tak? Czyli pasującym do Festoola i nie tylko do Festoola. I to było, pojawiło się gdzieś tam na chwilę. Nam się udało zdobyć, aczkolwiek nie w Polsce, i ściągaliśmy to z zagranicy specjalnie, żeby mieć jako fani systemu. Ale to na chwilę obecną umarło i nie wiadomo, co z tym będzie dalej. Jak potoczy się droga tego systemu, który widzicie w tej chwili na stole, ciężko nam na chwilę obecną powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy. Tak jest. Ja generalnie jestem na tak, natomiast uważam, że zawiedzeni mogą być dotychczasowi użytkownicy, że będą mieli problem ze skrzynkami, które już mają do tej pory. Natomiast zostało rozwiązane wiele problemów i mankamentów, o których wszyscy gdzieś tam mówiliśmy. I chyba jak ja tak pięknymi słowami podsumował, i chyba na tym pięknym elemencie zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. A my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczyska wkrótce. Cześć. Cześć.